kurde. Gilera, a ty? Beta. Siema. Siema. Słuchajcie, robota robotą, a odchamić się trzeba. Dla mnie najlepszym sposobem na odchamienie się po ciężkiej robocie jest właśnie wypad na moto i trening na kole. To jest dla mnie najlepsze. Beciarze. Może powiadą, gdzie pogada trochę. Może już zmienili sprzęty. Trening czyni mistrza. Odchamić się. Jeździć. Gumować. Koła zmieniać. Jeździć. Siema. Tam? Dobra, przyjadę. Wołają mnie. Wczoraj przejechałem się 300 busowym KPM-em, a już się wyczaiłem od busowa. Słabo. Suwa lubię. Ja tu przyjechałem się odchamiać, a tu spotkałem motocyklistów. Jak tam? Dobrze. Czym upalacie? Gilera? Na razie. Siema. Kurde. Gilera, a ty? Beta. Byłem tam wtedy. To ty chciałeś sprzedać? Nie, to nie ja. To nie ty. Dobra, już poznaję. Sprzedał. Tak tutaj sprzedał? No. Mnie też poznajesz. No właśnie, kurde. Nie poznaję. No nie znasz, no! No pomyśl! No mów! Odolka! Odolka? Brat? No! O kurde! Nie, no bo ty byłeś taki mały wtedy! No, byłem malutki, no! No! Na razie Gilera, będzie beta! Będzie beta? Ale wiesz co, powiem ci, że to są chyba najlepsze sprzęty z tych 50, wiesz? No! Będzie Olek... Będzie składał mi 2017 rok! BT. Co będziesz ci składał? BT 2017. O! No to ładnie. A ta gilerka, co to jest? Powiedz. No, połączone tak w derby. Mix tak, o. Ile to kosztuje? Cała odszczelona by kosztowała 4 coś. Aha. Da się przyjechać? Też. Zobaczę, jak to lata. Czekaj, objadę. Super moto, enduro. Ale nie martw się, nie zrobię tak jak Olek. Nie, spokojnie. Kranik musisz odkręcić, tam w drugiej. Z gazem? Nie, bez może. Pójdzie. To będzie odpal. Może pchanie, bo... Sanie, no przecież jeździłeś. Pchanie. Aha, bo... Zalewa? Nie, no bo zalewa. A po drugie... Mam nie ten kranik. Aj. Tam podciśnienie by to nie być.
Ale poleciał mnie. Lepiej od tej. Tak? Ciągnie? A na jedynce. Jak masz na imię? Julek. Julek. Ciągnie też fajnie, ale beta mi się wydaje, że lepiej ciągnie. I coś przerywa. Teraz dobrze chodzi, ale z początku to się dławiła mi. Co? Z początku się dławiła, a teraz... No bo powiem ci, że muszę jeszcze podregulować tą śrubką przy gazie i świeżo złożona. No. A, świeżo złożona. Ale tak fajnie, jak się już w drugą stronę już było super. A tutaj to tak żabowała i tam przy nawrotce, a potem jak już dostała. Ale wydaje mi się, że na prędkości to ten się lepiej zbiera, beta. No, na początku seria. Powiem, że... Ta szybsza ma W0 start w ogóle. No. Start ma? Szybszy? No. Może brać. Ja na tej, jak mi dość przyjechać, to na starcie to jest na kole. Nie wiedziałem, jak to jedzie, na kole leciałem. Super. Fajnie, Julek, że dałeś się przejechać. Ale lepsza jest chyba niż Derby Senda, co? Powiem ci, że jak... Powiem ci, że to może być to samo, ale jak zrobi się lepiej cylinder, wymienisz takie rzeczy, wydech, to może Derby Senda być lepsza. Aha. Macie stary jakiś gaźnik do Derby Sendy? Podoba mi się. Jak na pierwszym, znaczy to jest mój pierwszy, to powiem tak, że fajny, ale już drugi beta, takie Rieju, coś takiego. Następny. A powiedz, który to rocznik jest? To jest 2.7 czy takiego. O, to też nie jest źle. Młodszy od naszej Sendy. Jak tam husfar na kuwy zbiera się? Ja, łatam. Ty, no to jest żyleta. Naprawdę żyleta, Julas, Tomek. Uwierzcie mi. Żyleta jest, pali na kopa, czy się przewróci, czy się nie przewróci. Tylko musi się jeszcze, wiesz, trochę pouczyć, nie? Da sobie radę. Ale fajnie, ważne, fajnie. Ważne, że zaczyna. No. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze parę gum zrobię i będę leciał. No, jak będziecie mnie widzieli, to dawajcie cynka. No, powiem. Powiedz, że nam zależy, że już daliśmy ten projekt, a jest ostatni problem, nie? No dobra. Bo gościu nam tak przerabiał, że no, 280 dał gaźnik, nie? No to też. No. No. I wiesz, ona pali od kopa, to tego, nie? Jedziesz, trójkę wbijasz i już nie jedziesz, już, nie? Już dławi się. No.
To tak jak twoja się dławiła, tylko potem już jej przeszło. No ale twoja dławiła ja, się na... Bo mi leci z kranika, ja go zakręcam nieraz. Na niskich na niskim biegu. Jedynka, dwójka to tak nie, a potem... Gilera! Beta! Gilery z derby, no. Bym dłużej posiedział, ale muszę jechać, bo od rana w pracy i przyjechałem się tu... Paliwa ci nie zabrakło. Co? Paliwa ci nie zabrakło. Nie za... A. Myślę, że nie. Muszę zjechać oponę, wiesz, bo słabo, musi być łysa, nie? Do takiej jazdy na kole. To... No, ja ogólnie, ile ta, z którego ta roślinka jest ta beta? Tak? No. 20. No, widziałem tą 300 na Olixie, ta 30 za 19k, uszkodzono. Ale w dwusuwie. No, ale to... Miałem lagi pęknięte. Lepiej w 4. W dwusuwie to tylko wiesz na teren, na las, nie? Nie zużywa się 400 trochę. Zużywa się? No, silnik. Nie, nie, to wszystko na jedno wychodzi. W tym czasie, co ja zrobię przez 2 lata, to ty w dwusuwie to 3 razy tłok wymienisz. To zobacz, jakie koszty, a ja nie robię nic. No. Dobra, spadam. Dobra. Super było, następnym razem dłużej, nie? No bo... No. O, paliwa brak. Julas miał rację. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.